10 mitów o kobietach. W związku z tym, że zbliża się Dzień Kobiet, to postanowiłem zrobić nieco kobiecy odcinek i towarzyszy mi koleżanka z kanału, a to ciekawe. Kobieta. Oczywiście. Dobra. Kobieto, do garów. Jakiś mądry facet stwierdził kiedyś, że miejsce kobiety powinno być w kuchni. Albo kobiety same tak stwierdziły. Mniejsza z tym, ponoć to bzdura. Przecież to mężczyźni, którzy z natury zaopatrzeni są większą ilość kubków smakowych, są najlepszymi kucharzami. Aż chce się rzucić żartem, że mężczyźni są lepsi we wszystkim, ale siedzi obok mnie kobieta, także sobie odpuszczę. Czy zetknął się ktoś kiedyś ze znaną i cenioną szefową kuchni? No nie, Magda Gessler nie jest taką. To również bardziej wrażliwe męskie podniebienie sprawia, że najlepszymi mistrzami w produkcji win są panowie. A zatem, jeśli już ta irracjonalna tradycja każe kobiecie gotować, niech mężczyzna wspomoże ją z drugiego pokoju dobrym słowem, pouczeniem, cennymi sugestiami, czy choćby motywującą krytyką, typu... No i lepiej nie. Typu zupa była za słona. Kobiety są głupsze od facetów. No. Ostatnie badania dowiodły, że średnia wysokość IQ mężczyzn jest wyraźnie wyższa niż wynik uzyskany przez przedstawicielki płci pięknej. W przypadku przeciętnych rezultatów jest to różnica około 5 punktów. Jednak, kiedy brano pod uwagę wynik 125 IQ, czyli powiedzmy wyższą normę, mężczyźni górowali już nad paniami dwukrotnie. Z kolei na około 6 męskich geniuszy, czyli takich, którzy mają jakieś 155 punktów IQ, przypada już zaledwie jedna kobieta. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że mózg ludzkiego samca jest o około 10% większy niż organ kryjący się pod kobiecym czerepem, no to takie wyniki przestają już dziwić. Mimo że w tym wypadku większość naukowców uważa wielkość mózgu za mało istotną. I tutaj od razu, korzystając z okazji, zapraszam Was na mój kanał A to ciekawe, gdzie ostatnio dodałam świetny odcinek na temat ciekawostek na temat ludzkiego mózgu. Lecimy dalej. A czymże jest IQ, jak nie wzorcową miarą inteligencji wykreowaną prawie 100 lat temu przez pewnego niemieckiego naukowca? Faceta ma się rozumieć, więc czy można tu mówić o jakimkolwiek obiektywizmie? Kobiety są wrażliwsze od mężczyzn. To, że panie soczyście zalewają się łzami podczas seansów czołowych produkcji Disneya, podczas gdy siedzący obok facet ziewając żałuje, że nie może obejrzeć meczu, wcale nie jest kolejnym poparciem dla stereotypu słabej płci. W gruncie rzeczy uważa się, że panie w sytuacjach wymagających pełnej mobilizacji okazują się być znacznie silniejsze od mężczyzn. Jeśli ktoś szuka na to dowodów, to proponuję wizytę w centrum handlowym na początku każdego miesiąca. Wtedy to wyraźnie widać, kto jest przedstawicielem słabej płci. Kiedy kobieta bez cienia litości kupuje kolejną, wartą kilkaset złotych część garderoby, towarzyszący jej samiec blednie. Jego czoło pokrywa się siateczką oleistych kropelek potu, a w mokrych od łez oczach widać smutek głęboki. Kobiety malują się dla mężczyzn. Straszliwa głupota. Jeżeli naprawdę myślicie, że kobiety spędzają pół dnia na detalicznym poprawianiu swojej fizjonomii tylko po to, żeby sprawić radość napotkanym na swojej drodze przypadkowym mężczyznom, no to na pewno bardzo się mylicie. Tu chodzi o coś znacznie bardziej wartościowego niż męskie westchnienia. Udowodnione jest, że ludzie piękni mają w życiu łatwiej. Czy to jakiś darmowy drink na piękne oczy, czy łaskawość kanara względem bezbiletowej pani, czy gładko zdany egzamin ustny, no... Poprawa urody i eksponowanie tego, czym natura kobietę szczególnie obdarzyła, jest jak najbardziej wskazane i leży właściwie w naszej naturze. Kobieta się maluje przede wszystkim dla siebie. Nazwijmy to egoizmem. I już.
kobiety częściej zdradzają. Otóż to, rezultaty ubiegłorocznych ankiet, sondaży i badań opublikowane przez Daily Telegraph ostatecznie obaliły teorię mówiącą, że to faceci są bardziej chętni do skoku w bok. Ponad połowa pań będących w związkach lubi spotkać się z wyrazami zainteresowania ze strony obcych mężczyzn. Natomiast 1/3 pań pozwala sobie na niezobowiązujący flirt. Dodatkowo około 10% ankietowanych kobiet otwarcie przyznaje się do chęci zdrady swojego partnera. Wyniki wynikami, ale może warto by było doszukać przyczyn takiego stanu rzeczy. Na ten temat wypowiedziała się dr Ewa Sonet, poetka, która uchodzi też za szanowany autorytet w wielu innych dziedzinach. Pani Sonet uważa, że winę za ten stan rzeczy ponosi mężczyzna, który dopiero po kobiecej zdradzie wyraża skruchę za swoje złe zachowanie. Kobiety lubią dzieci. Jak zaskakująco by to nie brzmiało, u kobiet słabiej działa program Nie krzywdź dziecka. Ludzie wiedzieli o tym od dawna. Wystarczy spojrzeć na ilość bajek o złej macosze. Badania przeprowadzone w USA pokazały, że w 9 na 10 przypadkach skargi na zachowanie cudzych dzieci w restauracjach składają właśnie kobiety. Kolejnym dowodem są rezultaty ankiety wypełnionej przez klientów biur matrymonialnych. 60% mężczyzn nie miało nic przeciwko temu, żeby ich wybranka miała dziecko z poprzedniego związku. Jedynie 34% kobiet było gotowe spotkać się z samotnym ojcem. Kobiety pracują gorzej od mężczyzn. Słaba płeć już dawno udowodniła, że w większości niefizycznych zawodów co najmniej dorównuje mężczyznom. W Rosji kobiety są wręcz faworyzowane przy rekrutacji do pracy. XIX-wieczny podróżnik de Castin radził, by do dowolnej pracy zatrudniać kobiety, gdyż przejawiają bardziej odpowiedzialny stosunek do powierzonych zadań. Z kolei były szef IKEA w tym kraju, Lennart Dahlgren, ze zdziwieniem zauważył, że pracownice szybciej się uczą i są bardziej żądne wiedzy, staranne oraz niezawodne niż mężczyźni. Kobiety są bardziej tchórzliwe. Według badań niemieckich uczonych kobiety słabiej oceniają ryzyko i co za tym idzie, łatwiej przychodzi im dokonywać odważnych czynów. Mówiąc prościej, kobieta skłonna jest zaatakować uzbrojonego napastnika, bo dopuszcza możliwość, że pistolet nie wystrzeli, jeśli w ogóle jest prawdziwy. Z drugiej strony, płci pięknej trudniej jest pokonać strach, gdy już uda jej się realnie ocenić zagrożenie. Tuż przed porodem organizm kobiety wytwarza naturalne środki przeciwbólowe, dlatego jest ona w stanie wytrzymać męki rodowe, które u niejednego mężczyzny wywołałyby szok traumatyczny lub nawet doprowadziłyby do jego śmierci. Kiedy jednak dochodzi do przedwczesnego porodu, kobieta pozbawiona jest tego naturalnego znieczulenia. Wtedy z pomocą przychodzi genetycznie zaprogramowany wyższy próg bólu. Nie znaczy to, że czują one ból słabiej niż mężczyźni, ale nie prowadzi on u kobiet do poważnych zmian w systemie nerwowo-naczyniowym. Kobiety wymyśliły monogamiczny związek. Monogamiczny związek to norma patriarchalna dająca w większości mężczyzn szansę na rozmnożenie. W takim społeczeństwie kobiety nie mogą stadami wisieć na szyi najsilniejszych i najbardziej wpływowych samców, ale muszą czasem wybierać sobie nieco gorszych, z punktu widzenia ewolucji, partnerów. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was na kanał A To Ciekawe, na którym znajduje się druga część tego materiału. Ponadto jest tam wiele ciekawych, różnych innych materiałów, na przykład na temat... Nie słucha mnie. Zapraszam, ponadto zapraszam na światową historię i dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. Trzymajcie się, cześć!